Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. Pogodę psuje obszar obniżonego ciśnienia, który rozciąga się pomiędzy niżem znad krajów bałtyckich, a niżem znad Węgier. I te niże ściągają z północy bardzo chłodne skandynawskie powietrze. Otóż w nocy zmienne zachmurzenie, zwłaszcza na północy i na południu zaznaczą się fronty. Tu padać może deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg popruszy. A bez opadów w nocy z przejaśnieniami tylko w pasie od Szczecina po Gorzów, Bydgoszcz i Warszawę. Poranek chłodniejszy od poprzedniego, jedynie na południowym wschodzie będzie około 6 lub 5 stopni, a na pozostałym obszarze temperatura spadać może do 2 stopni, a nawet do minus 1 stopnia. No a co jutro? Jutro też tą pogodę zamierza psuć nam niż. Centrum niżu znajdzie się nad północno-zachodnią Rosją i nad zachodnią Ukrainą. No i widzimy kolejne fronty przechodzące nad krajem, stąd duża zmienność pogody, przede wszystkim duża zmienność zachmurzenia. Na północy opady śniegu, deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie może zagrzmieć, w pozostałych regionach po chwilach ze słońcem przelotne opady. No i rześko, na północy tylko od 2 do 4 stopni, w centrum na południu od 6 do 7, no może miejscami termometry pokażą około 8 stopni, ale w centrum i na południu dokuczać zaczną nam silniejsze porywy wiatru osiągające prędkość od 35 do 60 km na godzinę. Co w regionie? Otóż w regionie w nocy rozpogodzenia, a przy braku chmur szybki spadek temperatury, poranek chłodny, na termometrach w wielu miejscach 0, temperatura spadać może nawet poniżej tej wartości. Wiatr północno-zachodni, no ogół słaby i umiarkowany. Jutro frontowe chmury dadzą o sobie znać, będą przejaśnienia, ale też przydadzą się parasole. Nie tylko popada z chmur deszcz, będą opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Chłodno, temperatura nie przekroczy jutro 5 lub 6 stopni, uczucie chłodu spotęguje północno-zachodni rześki wiatr. Na barometrach teraz zaobserwujemy stopniowy wzrost ciśnienia. Te jutro pokażą 998 hektopaskali. W kolejnych dniach jeszcze popłynie chłodne powietrze. Dopiero w połowie tygodnia zaobserwujemy, że ten słupek rtęci drgnie w górę i w czwartkowe popołudnie będzie już około 13 stopni, a słońca na niebie też ma być więcej. Życzę Państwu spokojnej nocy. Dobranoc.